Kosiarka.pl, Piotr Adamek, szybka prezentacja. Aerator spalinowy Weibang WB517AB, model z silnikiem Brixa 750, seria górnozaworowa, mocowo około 5,5 koni. Maszyna przeznaczona na powierzchnię do 2700 m2. Zresztą widać, jest dosyć masywna. Mamy tutaj 53 cm szerokości roboczej, głębokość zanurzenia rurek mamy do 70 mm. Sama maszyna jest dosyć spora gabarytowo, bo waży 173 kg, więc dosyć sporo. Tutaj mamy jeden obciążnik, tutaj mamy drugi obciążnik. Możemy sobie podejść z tej strony, zobaczymy, jak wyglądają kolce. Proszę bardzo, tutaj mamy kolce. Jest ich 30. Kolców jest 30. Tutaj, jak sobie spojrzymy dla potwierdzenia, nie mamy żadnych pasków klinowych. Tutaj mamy przełożenie na łańcuch bezpośrednie. Więc no praktycznie bezawaryjne. Jedyne, o co musimy dbać, to o regularne smarowanie przekładni. Bardzo łatwy dostęp do przekładni też mamy. Łatwy dostęp również tutaj do całego tego mechanizmu, do przekładni. Wszystkie elementy stalowe, nie ma tam żadnych plastików, żadnych kompozytów, więc maszyna dosyć solidnie wykonana. Napęd kolców mamy tutaj przez tą dźwignię, czyli w momencie zwolnienia uchwytu, o, maszyna jest gotowa do pracy, tak? Zaciągamy tą dźwignię i jedziemy. Prędkość obrotową, również, czyli prędkość napędzania tych rurek mamy tutaj przez obroty silnika od żółwia do zająca. Ja za chwilę pokażę, jak maszyna pracuje na wolnej i na szybkiej prędkości. Zapraszam na prezentację gorąco. Ok, odpalamy. Efekt naszej pracy. Trawa była no, nie do końca skoszona, więc nie widać tego tak dobrze. Natomiast jak się przyjrzymy z bliska, widać, że te rurki się zagłębiają dosyć głęboko. No, myślę, że te deklarowane, może 70 nie będzie, ale tam 60-65, takie wykorki nam tutaj wychodzą. Można to fajnie potem zagrabić jakimś odkurzaczem do liści albo grabiami, lub najzwyczajniej zostawić, po prostu to się nam rozłoży w trawniku. Maszyna spora, więc przy tej wydajności, jeżeli mamy dużo obszaru do zrobienia i trzeba tę pracę wykonać szybko, pełne obroty, jedziemy z tym koksem. Aerator spalinowy Weibang WB517AB. Ja, Piotr Adamek, zapraszam na kolejną prezentację. Mam nadzieję, że się nie zawiedliście. Pozdrawiam.